Agnieszka Ponikiewska, witam państwa bardzo serdecznie w telewizji w Polsce.pl. Równie serdecznie witam mojego gościa. To dzisiaj pani Katarzyna Łaniewska, aktorka. Witam. Ale nie do końca będziemy rozmawiać o filmie, bo będziemy dużo rozmawiać o kulturze, o patriotyzmie, o Polsce. W jednym z ostatnich felietonów w tygodniku sieci pisała pani o dinozaurach. Trochę jako dinozaur. Tak się pani czuje? Ja pisałam o dinozaurach, propos, przywołując panią, by, byłą na szczęście premier, panią Kopacz. Dinozaury w Naftalinie. Mm -hmm. A chociaż lepsze by były, wie pani. W bagno do, do tego jest jeszcze. Bagno do moli było się nazywane, tak jak a, druga trudka tak. Naftaliny. No, no ja pamiętam, jak w Naftalinie jeszcze w filmie robiono kiedyś śnieg i to było straszne, padający. Myśmy grali czasami w tym. ale my Potem myśli, z krochmalu był robiony, a potem już był. Nie wiem z czego z deszczu zamrażany Ale myśli pani, że osoby, które wyznają dosyć taki konserwatywne, mają konserwatywny światopogląd, stoją twardo przy wartościach rodzinnych, tradycyjnych, mają trochę gorzej i trochę są przez ten modny europejski świat traktowane jako dinozaury? Proszę pani, no i jako oszołomy byliśmy traktowani, bo ja się zaliczam do tych, o których pani mówiła. Oszołomy, no, że. że Polska to, to jest dzikość, to jest jakaś, to, to jest głupota. No różnie ludzie to interpretują. Dla mnie Polska to jest Polska. To co, to co ostatnio, ten, który odszedł i zostało to puste krzesło, pan Jan Olszewski, który mówił, że dla niego najpierw była niepodległość i to on jeszcze pierwszy raz, ja usłyszałam, bo jestem czuła na akcenty, że nie. I pan mhm. sędzia Niżyński też tak mówił. Niepodległość, państwowość i naród, i naród. To były trzy rzeczy. No Są jeszcze takie słowa jak Bóg, honor i ojczyzna, które też w moim życiu dużo znaczą. No właśnie, pani została wychowana w takim nurcie patriotycznym i chyba można powiedzieć, że przez te losy wojenne, przez to, że straciła pani tatę w Auschwitz, od dziecka czuła pani potrzebę walkio o ideały. No, znaczy, oczywiście, tak, z tym, że to moje, moje, moje zaangażowanie społeczne zawsze było jakieś, poprzez ojca, który był wybitnym spółdzielcą i tuż przed wojną zakładał właśnie oddziały z połem. Mama była tak zwaną w lidze kooperatystek, to wtedy kobiety też zaczynały coś takiego robić i, tylko czasami na początku, w, w towarzystwie, ciekawych ludzi zresztą ale mających inne poglądy byłam też zafascynowana może nie tyle ile się z nimi zgadzałam czyli moje przejście do, do tego chociaż o wszystkim bardzo dobrze wiedziałam z mhm. domu prawda by było nie aż tak na, na samym początku, że tak by mojego życiorysu dorosłego już. Y Panią w dużej mierze wychowywała babcia. Mama musiała ciężko pracować. Czego uczyła panią babcia? O, moja babcia była wyjątkowa. Była osobą bardziej, że tak powiem, współczesną niż moja mama. Mama miała właśnie jakieś takie cofnięte, tak zwane jeszcze, jak to się mówi, wtedy mieszczańskie nawyki. Babcia była niezwykle postępową osobą, e, doświadczoną. Nieprawdopodobnie, jak w 905 roku w mieście Łodzi rodziła moją mamę, to kozak pod jakimś łóżkiem jej podobno leżał, tak mi przekazywała te, te wiadomości. E, była Osobą zahartowaną z mamą po, po śmierci mojego ojca, z moim bratem starszym, to ona była tym spoiwem tej rodziny. menomen nazywa się Józefa. Nie lubiła tego imienia. Helena wolała, bo to było drugie imię. i. Nas, młodych, czyli mojego brata i mnie, ona jej się można było zwierzyć ze wszystkich naszych spraw. Moi koledzy ze szkoły teatralnej do tej pory pamiętają moją babcię, i nawet ktoś mi mówił, że chodzi tam, gdzie jest, bo my spotkał kiedyś na cmentarzu do twojej babci, bo jakbyśmy przychodzili do Ciebie, część kolegów oczywiście była, nie, nie była nie miała rodziny, nie miała mieszkania, mieszkali, głodowali bardzo często. Zawsze u mnie był taki duży kamienny garnek smalcu przetopionego, a drugi powideł oliw z śliwek. No i w piecyku zawsze mogła być jeszcze część zupy z obiadu. I oni mówią: "Babcia zawsze dawała, a jeszcze czasami miała nalewki". A czy w tych w trudnych czasach i biednych czasach powojennych, gdy mama pracowała, babcia zajmowała się panią i pani bratem, był też czas na literaturę, na uczenie historii Polski, na uczenie pięknego języka, patriotyzmu. Nie wiem, mówiło się zawsze w moim domu no, polskim językiem wymawiającym samogłoski. Mój ojciec miał duże zdolności. Ja go od tej strony nie, nie pamiętam. Jak ojca aresztowali, to ja miałam 7 lat. Byłam w pierwszej klasie nie w pierwszej klasie to już byłam 6, 6 lat miałam to jeszcze nie byłam w szkole jak już zginął to małe zawiadomienie tak miał zdolności właśnie artystyczne śpiewał to to wszystko od mojej ciotki z siostry, o, ojca te większe wiadomości oczywiście od mamy od babci był urokliwym człowiekiem, e, i. E, Oczywiście, że były wartości. Mój był w legionach, więc to się. Jest jedno jedyne zdjęcie, które mi zostało bardzo tak wypłowiało, i w tym roku mój wnuk to dał do tak zwanej odnowy, I, i, że, że jak siedzi kilku ich legionistów. Przy, nie wiem, może przy piwie odpoczywa i jest sam właśnie mój ojciec. No bo wszystkie przecież rzeczy, pamiątki, wszystko w powstaniu to poginęło, ale albumów, jakiś książek, na przykład biblioteka u nas była e, ocalała po powstaniu, dlatego że nikt się tym nie interesował. No, poginęły futra rzeczy, po, nawet powycinane były skóry z, z krzeseł, stawczanu i tak dalej. No. Ja panią o to dopytuję, bo pani właśnie bardzo zwraca Uwagę na to, jakim językiem mówią osoby i publiczne i młodzież. Boli panią to, że my yy, mamy takie chwasty w tym naszym języku polskim i mówimy niedbale. O, proszę Państwa, no oczywiście, że tak. Ja w ogóle jestem taka, nie można się wyrazić, taka wnikliwa, żeby się inaczej tego nie nazwać, w stosunku do, do ludzi, którym się nie chce otwierać ust, jak mówią. Ja już. Ale oczywiście, że dlaczego nie? No to, no, można tak. Tylko jeżeli ktoś już jest osobą publiczną, to znaczy, już nie mówię o aktorach, bo. Po to się uczą, żeby byli przede wszystkim słyszani i prawda co mówią. Ale o, o ludziach z polityki, którzy zabierają głos, którzy się wypowiadają, nie o nauczycielach, no, o, o wszystkich tak zwanych ludziach, którzy którzy coś wnoszą, którzy ten język mają pokazać, sprzedać. Ym, Posługiwać się nim prawidłowo. Oczywiście, że są różne przywary, są gwary i są yy, yy, jakieś takie yy, rzeczy, które młodzież ma swoją gwarę. W, w, w każdym pokoleniu inaczej się mówiło, a to, to się tak, A teraz jest zupełnie co innego, innego, tak pod celą mówią inaczej, ale. Było takie pojęcie, z którego można się teraz śmiać, że słowa są nieparlamentarne, to znaczy, że nie wolno takich słów, uwzbra, bo są, no, nie, nie można w parlamencie takich słów. No Teraz niestety parlamentarzyści i w parlamencie mówi się takimi słowami, że nawet się wstydzą tego, czy po tak zwanej budki z piwem z pod piwem, prawda? którzy kiedyś stali i czekali, czy przywiozą piłko z, z pianką czy bez pianki, prawda? I czy tego kufla czy nie. Ale tam ci ludzie mieli charakter swój. Uwielbiam ludzi, którzy mają swoje pożekadła którzy kto już zaginęła Praga warszawska, prawda, miała swój język. Zaraz ja wiedziałam, kto powiedział chyba, nie chyba, to wiedziałam, że będzie z Pragi. No nie mówiąc o gwarach, o, o góralskich, o, o kaszubskich, które jest bardzo trudna i trudno zrozumiała, ale różnych innych. To są wartości, to są to co się wynosi z, z korzeni z tego naszego o czym tak pięknie i takim Podobnym słowem mówił Ojciec Święty. Proszę sobie przypomnieć, że ważne było, co on do nas mówił, ale jak do nas mówił. Jak te słowa docierały. On nas nawet czasami, mówię, krzyczał. Ja pamiętam takie czasami, są powtarzane jego. Były zresztą wydane wszystkie jego homilie, jego, jego właśnie przede wszystkim w Polsce. Wizyty ponagrywane, że on krzyczał, że to jest wasza ojczyzna, to jest wasz naród. To, to on nas zachę... ale on był troszkę aktorem. No a Teraz w aktorstwie jest mi tak smutno, jak idę do teatru. Czasami udaje mi się być w tym teatrze. I ja nie słyszę połowy ludzi, którzy kolegów młodszych, którzy mówią. Słyszy się jeszcze starsze pokolenie. Ale co jak mówię. pani uważa, czy Ale właśnie... oni wszyscy ma, grają do tych tak zwanych mikroportów, proszę pani, których nie było w teatrze. I Teatr było Polski było był aktora. wielkim teatrem, z olbrzymią sceną. Kurtyna, drugi, pierwszy balkon, drugi balkon. Wszyscy słyszak tak samo w kościele. Księża mówili: z Ambony kościoły były budowane. Jak kościoły, jak hale produkcyjne. A teraz mają ten mikrofon, i oni tutaj mówią, ale nie zdają sobie sprawy, że mówi się czy do mikrofonu, ale mówi się do ludzi, daleko. To jest zupełnie coś innego. Trzeba patrzeć w oczy, to też czasem jest dużym problemem. Wspomniałyśmy o teatrze, o kulturze, o języku. Czy uważa pani, że artyści często teraz mówią, że przy dobrej zmianie zabiera im się wolność artystyczną? Jak pani tę wolność artystyczną rozumie? A jeżeli im się zabija, bo nikt tego nie zabiera wolności artystycznej. No Czy kiedykolwiek, ja mówię w PRL-u, a, a ja żyłam najdłużej chyba w PRL-u, jako młoda osoba, bardzo gdzie jeżeli on. Jeżeli Cenzura puściła już coś a to oni się na to, że tak powiem snobowali, rządziciele że dziady pierwsze które były to był mój debiut właśnie pierwsze dziady Aleksandra Bardyniego w Teatrze Polskim. A w tej chwili, koledzy którzy są swoim nazwiskiem instytucją i oni mówią, że, lepiej było, w stanie wojennym. A teraz trudno jest kołdrę rano, żeby ona, moja koleżanka znakomita zresztą aktorka, dyrektorka, i tak dalej, która mówi, że w stanie wojennym było dla a teraz ona się boi obudzić, bo to jest gorszy No ja czy teraz ktoś morduje księży, czy ktoś zamyka ludzi, czy za ten w klapie w piętą, ten jak to się nazywało no, zaraz se przypomnę można zamordować chłopca młodego no to przecież to są jakieś niepojęte rzeczy kto im zabiera przecież to co zrobili w teatrze yy, yy, powszechnym i nadal ta sztuka jest w teatrze I to powszechnym to mówimy idzie, o i to to jest teatr który, który ma państwowe pieniądze a że o opornika miasto w klapie przypomniało mi się też ale to nie ma i to jest szkalowanie można najważniejsze osoby każdą znakomitość tak jak ojca świętego sprofanować No przecież i to to nie ma wolności kto im zabiera te skrzydła i nawet pieniędzy i nie mają pretensje, że tych pieniędzy nie ma Dlaczego do tej pory nie ma filmów które by, mówiły. To to są jakieś tam jednostkowe o bohaterach o, ostatnio co się dzieje, prawda, że ciągle my, my, Polacy żeśmy byli wielkimi antysemitami, żeśmy mordowali, współpracowaliśmy z Niemcami. Jedyne państwo jedyne, które, które za pomoc Żydom, nawet za danie kromki chleba. Było skazywane na śmierć i to całe rodziny. Pani pamięta te czasy i pani pamięta? Ja pamiętam pani te czasy. Do nas przychodziła żydóweczka do, 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 do ja, ja ją podziwiam teraz, jak dorosła osoba jestem. Jak ona z tego getta na Mokotów przebiegała raz na tydzień, siadała przed przedpokoju, babcia jej dawała, miała taką kurtkę, której tutaj miała kieszenie, jedzenie. Najpierw mnie nie pozwalano wychodzić do niej, a potem wychodziłam, dostałam od niej kokardę taką od włosów niebieską, żeśmy rozmawiały pewnie i o lalkach, i o różnych rzeczach, ale to było dziecko niezwykle doświadczone, ale to są drobiazgi, ale ludzie ginęli całymi rodzinami, nawet, że tak powiem, z dzieckiem nienarodzonym jeszcze, brzemienne kobiety. I teraz się takie rzeczy mówi, gdzie jedyne państwo, które było, które urzędowo, że tak powiem, że gota pomagała Żydom, nie mówiąc już o, o tysiącach Anonimowic dzieci, prze zupełnie. przez kościół, przez siostry zakonne. To te, ale o tym my powinniśmy robić filmy na ten temat. Naprawdę. Ale to, to jak nie ma. O, o Nowaku Jeziorańskim podobno teraz kręcą filmy. Jest na to w to najwspanialszy kryminał świata, jaki może być ale to muszą być dobre filmy to muszą być z aktorami filmy, powinny mieć w związku z tym pieniądze te filmy powinny mieć pieniądze, uważa pani, że nasze kino czasem zamiast pokazywać, pokazywać piękno pokazywać dobro, zamieniają się trochę w rechot i w kiepską rozrywkę No proszę pani, jeżeli są pieniądze na, mówienie właściwie ten film "drogówka", prawda? To tam były tylko takie słowa właśnie nie parlamentarne. Może on był, przepraszam, czy tu biały też był zrobiony bardzo dawno film, ale on był zupełnie inny w innych czasach, a teraz ze wszystkich można głupich zrobić a najlepiej prawda z tak zwanych czarnych czyli z księży było tak, z kochających inaczej Kiedyś teraz nie wolno teraz nawet nie wolno użyć takiego słowa bo do razu się idzie za teraz nie wolno różnych rzeczy to są rzeczy które my jak, nie wiem tak jak kiedyś się wchodził do sklepu i się pytało tam o cenę czegoś a, a to zagraniczne Proszę pani to było bardzo ważne to zagraniczne rzeczy do nas przychodzą jak nas Unia do, sprowadzała do tego, że patrzyła, czy marchewka będzie taka, górek taki mógł być, prawda? Jakby w, w jakichś takich cepach byli, że dalej się nie mogą rozwijać. No, zrezygnowali z tego, ale mnóstwo jakiś idiotyzmów jest i te idiotyzmy siłą faktu. Czasami musimy, a czasami chcemy, a czasami się właśnie ta yy, nasza opozycja totalna upomina na wszystko. Bo z pozycji totalnej, jakby powiedzieć, że dzisiaj mamy wtorek, bo jest wtorek, prawda? Wtorek. Dzisiaj jest wtorek. To by powiedzieć, ale skąd dzisiaj jest poniedziałek? Bo to w jaka by była nie, nie mało... Polska taka, w jakiej pani by chciała żyć, w jakiej byłoby pani najlepiej na świecie? Żebym co zrobiła? Jaka byłaby Polska z pani marzeń? Najlepsza. Proszę pani, taka, jak jest w tej chwili, że dochodzimy do czegoś. Przecież proszę sobie uzmysłowi, że w Polsce międzywojennej przez 20 lat, chociaż tylko to jedno, że z, z, ze wsi Gdynia budowano port, że powstała cała chemia polska, prawda? Że stalowa wola, mielec, to wszystko, puławy, odbudowa to coś nieprawdopodobnego. Potem ja widziałem, jak na moich oczach i też brałam w tym udział. Młodzież budowała przecież. Jak powstawała Warszawa z ruin po powstaniu. Jak to się działo. I w tej chwili mamy olbrzymie możliwości, żeby to robić z głową, żeby ta Warszawa była z głową i żeby nie przeszkadzano. A teraz jest tak, że no, ja się dziwię, że naprawdę są Polacy, Katolicy, Którzy donoszą na Polskę, którzy są szczęśliwi, jak mogą dokopać, których jedynym, że tak powiem, ich planem na, na, na działalność jest różne odmiany dokopać, zemścić się, wyrzucić, zniszczyć partię, która w tej chwili robi tak zwaną dobrą zmianę. Przecież czy można to zauważyć? Nie od razu Krachu zbudowano no nie no od razu wszystko naraz. Ale Taką Polskę, która jest oparta na wartościach, na kulturze. Bo przecież nasze rozbiory przeżyliśmy dzięki kulturze, dzięki językowi, dzięki śpiewnikom domowym, dzięki to wszystko, szacunku do tego. A w tej chwili na przykład nie mogę zrozumieć, że się, że się mówi, że. Dobro narodowe to jest, to jest zakopany sylwester. No to jest nasze dobro narodowe. No, przepraszam, nie wygłupiajmy się. Chcą ludzie przyjść, niech będą, młodzi, proszę bardzo. Ale albo przeinaczanie pieśni, które są jakimś hymnem naszym, którymś z kolei, jak czerwone maki. Kiedyś w knajpie jak ktoś wstał i chciał tańczyć, to dostawał przepraszam, po buzi. Prawda? A, a, a teraz wychodzi jakaś panienka i ona, bo jej tamte, tamta melodia nie odpowiada legiony zmieniają i mówią, że to będzie narodowe wspaniałe jakieś na, 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 stulecie niepodległości No po co to są pewne kanony to ja uważam, że to zrobią ludzie którzy nie mają sami talentu żeby coś napisać tylko żeby zmienić tak samo jak ludzie w teatru, nie ma takich sztuk w tej chwili, jak ja mówię. Może ja ich nie widzę, ja, znaczy może bywają, ale, ale nie są, że tak powiem, lansowane, żeby. Po Bożemu zagrać. To nie znaczy, że to tam się mają modlić, broń Boże. Tylko tak jak autor napisał, żeby tak jak Fredro na przykład, żeby z tego czerpać, żeby młodzież wiedziała, jak się wtedy kobiety ruszały, jak, jak, jak chodziły w spódnicach, a nie waliły się rękami właśnie w udaj, jak w spodniach chodzą wszystko. Proszę bardzo, są inne współczesne sztuki. A teraz te, ci reżyserzy w większości też tak przychodzą, po to, żeby to zmienić, zepsuć, zniszczyć. Piosenka, co by tu zniszczyć, jeszcze panowie, co by to zniszczyć? A jeżeli ktoś śpiewa pięknie, to od, od razu jest odpowiedź, tak jak Dyta Geppert śpiewa piosenkę: a tego, 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 tego się nie sprzeda, pani Geper, tego się nie sprzeda, czy, czy tego się nie kupi. No, od razu zakładają, że tej kultury my nie chcemy. My chcemy, tylko chcemy ją wybrać. I tego życzę pani, i tego życzę sobie, i tego życzę nam wszystkim. Felietony pani Katarzyny Łaniewskiej znajdą państwo w tygodniku sieci. A w kinach jest także film, Ostatnia Część Kogiel Mogiel, w którym pani Katarzyna występuje. Ale mówiłyśmy się, że pani o tym filmie już powiedziała wszystko to, co chciała powiedzieć, i nie będziemy o tym rozmawiać. A jak ten film wygląda, każdy, kto chce, może przekonać się w kinie. Zapraszam, każdy sobie wyrobi swoje zdanie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ja również. Dziękuję państwu.